Warunki narciarskie na Dolnym Śląsku są dobre. Po ostatnich opadach śniegu pojeździć można we wszystkich większych ośrodkach, a utrudnieniem może być jedynie mgła. Polecamy na weekendowy wypoczynek, szczególnie strefę Winterpol w Karpaczu i Zieleńcu. Dobre warunki na stokach panują także w czeskich Sudetach. W rejonie Karpacza leży około 70-centymetrowa warstwa świeżego śniegu. Na terenie miasta czynne są wszystkie wyciągi, m.in. strefa Winterpol. Tu mamy do dyspozycji 3 długie nartostrady. Każda z tras jest przygotowana, przykryta pokrywą śnieżną o grubości od 30 do 70 cm. By jeździć w komfortowych warunkach, tym razem nie możemy zapomnieć o ciepłej odzieży i kremach ochronnych. Uwaga! Temperatury spadną do minus 14 stopni Celsjusza. W dzień też bardzo mroźno, bo minus 11. W Kotlinie Kłodzkiej warunki narciarskie są także dobre. W Zieleńcu leży od 35 do 80 cm śniegu i czynna jest większość wyciągów i kolei linowych. Godnym miejscem na zimowy wypoczynek jest strefa Winterpol. Na narciarzy czekają urozmaicone, dośnieżone i wyratrakowane trasy. Kolejek do wyciągów nie ma, ruch na stokach jest umiarkowany. Na termometrach od minus 17 kresek w nocy do minus 13 w dzień, zarówno w Karpaczu, jak i Zieleńcu możliwe przelotne opady śniegu. Podobnie w czeskich Sudetach. Tu warunki dobre na wszystkich czołowych nartostradach, i tych mierzących ponad 2 km, i tych krótkich dla początkujących jak ośle łączki. Największe ośrodki pracują pełną parą, pokrywa śnieżna miejscami przekracza metr. Także i za naszą południową granicą termometry straszą od minus 17 w nocy do minus 12 kresek w dzień. Możliwe, szczególnie w nocy, przelotne opady śniegu. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz Zieleniec.